Witajcie! Tak wyglądają nogi po tym, kiedy przez 2 tygodnie niemal bez przerwy jeździło się na rowerze. Wyobraźcie sobie, przed Wami cały tydzień jazdy praktycznie bez chwili odpoczynku w upale czy deszczu na stromych górskich podjazdach. W opisie zdjęcia polski kolarz Paweł Poliański wyjaśnił: po 16 etapach wydaje mi się, że moje nogi wyglądają na trochę zmęczone. Cały ten ból od ponad 100 lat sportowcy znoszą w imię zwycięstwa w najtrudniejszym i najbardziej prestiżowym wyścigu kolarskim na świecie – Tour de France. 3500 km, 3 tygodnie jazdy z krótkimi przerwami i najsilniejsza konkurencja – to test na granicy wytrzymałości ludzkiego organizmu. Porozmawiamy dziś o tym, kto i dlaczego to wymyślił. Pokażemy Wam pierwszy wyścig Tour de France, opowiemy o szalonych kibicach, których wybryki prawie zakończyły historię wyścigu, oraz o trasach, które sprawiły, że organizatorów nazywano tyranami. Na samym końcu dowiecie się, z pomocą jakiego tajemniczego środka większości kolarzy udawało się dotrzeć do mety. Najpierw trochę historii. Wszystko zaczęło się od skandalu, który ze sportem miał niewiele wspólnego. Pod koniec XIX wieku francuska opinia publiczna podzieliła się na dwa skrajnie przeciwne obozy. To wtedy kapitana francuskiego sztabu generalnego Alfreda Dreyfusa skazano za szpiegostwo na rzecz Niemiec. Oficer oświadczył zdecydowanie, że jest niewinny. Wyrok zapadł na podstawie opinii kilku ekspertów, m.in. grafologów i innych dowodów, których nie okazano Dreyfusowi i jego obrońcy na rozprawie, a potem okazały się sfabrykowane. Sąd wojskowy na tajnym posiedzeniu w grudniu uznał Dreyfusa winnego zdrady stanu, zdegradował go i skazał na dożywocie na wyspie Île d'Able w Gwinei Francuskiej. Dowody przeciwko kapitanowi były naprawdę słabe i wielu uważało, że Dreyfusa ścigano z powodu jego pochodzenia. Był on synem mieszkańca Alzacji, który przyjął obywatelstwo francuskie dopiero w 1871 roku, kiedy Alzacja trafiła w ręce niemieckie. Sprawa Dreyfusa obiła się szerokim echem w kraju. Z powodu odmiennego podejścia do sprawy rozpadały się rodziny, kłócili się najlepsi przyjaciele, partie polityczne i redakcje gazet. Tak stało się też z zespołem Le Velo, największej gazety sportowej w kraju. Redaktor naczelny uważał, że Dreyfus był niewinny i wielokrotnie pisał o tym na łamach gazety, ale reklamodawcom się to nie podobało, podobnie jak części zespołu. W efekcie pracownicy, którzy mieli inne zdanie, uzgodnili z reklamodawcami, że opuszczą redakcję i założą własną gazetę sportową L'Auto. Jej redaktorem naczelnym został dziennikarz sportowy, kolarz i przyszły organizator Tour de France Henri de Grange. Sprzedaż nowej gazety była raczej słaba, a w listopadzie 1902 roku w paryskiej Café del Madrid dziennikarz Jules Lefebvre przedstawił Henriemu pomysł reklamy gazety za pomocą wielkiej pętli. Miał to być wyścig kolarski, jakiego do tej pory jeszcze nie było. Kilkudniowa trasa rozpoczynająca się w Paryżu, okrążająca całą Francję i wracająca do Paryża. Pomysł nie był zupełnie nowy. Inne gazety w tym czasie również organizowały imprezy sportowe, aby zwiększyć swoją sprzedaż, ale nigdy na taką skalę. Tour de France jego twórcy wymyślili jako nadludzki test siły i wytrzymałości. Oto jak wyglądał pierwszy wyścig. Prawie 2,5 tysiąca kilometrów podzielono na 6 etapów o średniej długości każdego etapu wynoszącej około 400 km. Uczestnicy musieli startować w nocy, aby zakończyć wyścig przed zmrokiem. Między etapami były 2 lub 3 dni na odpoczynek. Pierwsi zawodnicy Tour de France mieli szczęście. Dziś kolarze nie mają już przerw. Z drugiej strony teraz etapy są krótsze. Spośród 60 uczestników pierwszego wyścigu Tour de France ponad połowa nie była zawodowcami. Kolarstwo zawodowe dopiero raczkowało i nie było uważane za zbyt prestiżowe zajęcie. Z tego powodu niektórzy uczestnicy występowali nawet pod pseudonimami. Mimo tego wyścig okazał się ogromnym sukcesem. Sprzedaż L'Auto podwoiła się, podczas gdy sprzedaż innych publikacji sportowych spadła, a główny konkurent Le Velo po pewnym czasie przestał się ukazywać. Tour de France pozostało więc udaną reklamą i co roku podczas wyścigu sprzedaż gazety rosła w zawrotnym tempie. Pierwszym zwycięzcą Tour de France został Maurice Guérin.
Co wydaje się dość niezwykłe, przed rozpoczęciem kariery sportowej pracował on jako kominiarz. Później przypisywał swoją wytrzymałość długim spacerom między alpejskimi wioskami w poszukiwaniu klientów. W 1889 roku Maurice wydał swoje dwutygodniowe zarobki na pierwszy rower, a w 1892 roku zajął piąte miejsce w pierwszych zawodach, w których wziął udział. Od tego czasu trenował codziennie, przeszedł na zawodowstwo i wygrał kilka głównych wyścigów. Guérin zdominował Tour de France od początku do końca i pokonał cały dystans w 94 godziny i 33 minuty. Nagroda pieniężna po przeliczeniu na dzisiejszą wartość wynosiła prawie 22 tysiące euro. Dla porównania była to przeciętna 16-letnia pensja ówczesnego pracownika we Francji. Za wygraną Guérin kupił warsztat samochodowy i stację benzynową, w których pracował już po zakończeniu kariery sportowej. Drugi Tour de France w 1904 roku mógł być ostatnim. Głównym problemem okazały się oszustwa zawodników. Już na początku 1903 roku byli tacy, którzy chcieli wygrać nie wytrzymałością, a sprytem. Kilku mądrych uczestników próbowało pokonać dystans pierwszego etapu, jadąc pociągiem. Po starcie ze wszystkimi uczestnikami i dotarciu do najbliższej stacji kolejowej wsiadali z rowerami do pociągu, gdzie złapało ich kilku organizatorów wyścigu. Akurat zmierzali oni do Lyonu, by tam zorganizować metę etapu. Podczas drugiego wyścigu powstało takie zamieszanie, że francuski związek kolarski po zakończeniu rozpoczął śledztwo, w wyniku którego zdyskwalifikowano 22 zawodników. Powodów tej kary nigdzie nie ujawniono, ale z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że uczestnicy stosowali różne sztuczki. Używali pojazdów pomocniczych, instalowali kolczatki na drodze rywali, a nawet próbowali ich otruć. Doszło też do incydentów z udziałem agresywnych kibiców. To ostatnie stało się zresztą ogromnym problemem dla organizatorów. Na drugim etapie wyścigu kibice uzbrojeni w kamienie i pałki zaatakowali rywali miejscowego faworyta. Kilku kolarzy zostało rannych, a organizatorzy musieli strzelać w powietrze, aby rozproszyć tłum. Na kolejnym odcinku kibice z nim byli tak rozwścieczeni dyskwalifikacją swojego faworyta, że zabarykadowali tor i obrzucili uczestników brukiem. Powszechne stało się również rozsypywanie na drodze odłamków szkła i gwoździ. Kilku uczestników odpadło z wyścigu przez przebite opony. Organizator Tour de France, Henri de Grange, ogłosił potem, że nie będzie już kolejnych wyścigów, ale potem zmienił zdanie. Zamiast tego zmieniono zasady. Etapów w wyścigu było więcej, ale dzięki temu stały się one krótsze. Uczestnicy teraz praktycznie nie musieli jeździć w nocy, a organizatorom łatwiej było kontrolować przestrzeganie zasad. W 1905 roku do Tour de France włączono etapy górskie. Wtedy rozpoczęło się prawdziwe piekło dla zawodników. Trasa obejmowała imponujące podjazdy u podnóża Alp. Tylko jeden zawodnik poradził sobie ze zdobyciem wszystkich szczytów na rowerze, ale mimo to eksperyment uznano za udany. Do tras kolejnych wyścigów dodano jeszcze kolejne etapy w Pirenejach oraz Alpach. Za najcięższy uważa się wyścig z 1910 roku, którego długość wynosiła 4734 km. Mniej więcej po środku trasy wyznaczono najbardziej wyczerpujący etap. Ponad 300 km w Pirenejach na drogach gruntowych z długimi podjazdami i niebezpiecznymi zakrętami. Żaden uczestnik nie mógł pokonać tych podjazdów na rowerze. Nawet faworyt wyścigu, Octave Lapisse, pchał po prostu swój rower pod górę. Gdy Lapisse spotkał potem organizatorów, krzyknął do nich: "Mordercy! Tak, jesteście mordercami!" Niezbyt sportowe zachowanie, prawda? Ostatecznie jednak Lapisse wygrał. Być może do jego sukcesu przyczyniły się nie tylko wyczerpujące treningi, ale o tym za chwilę. W międzyczasie rzućmy okiem na rowery ówczesnych sportowców. One też nie były takie jak te współczesne. Dziś waga rowerów na Tour de France wynosi niecałe 7 kg. Uczestnicy pierwszego Tour de France jeździli na 18-kilogramowych rowerach ze stalową ramą. Aluminium uznawano wówczas za zawodne, a jego stosowanie było wręcz zabronione do 1937 roku. Zakazano też zmiany biegów. Henri de Grange uważał je za szkodliwe dla ducha rywalizacji. Dlatego przed podjazdami zawodnicy musieli się zatrzymywać, zdejmować tylne koło i obracać je drugą stroną, gdzie znajdowała się duża zębatka. Po wjeździe na szczyt koło znów odwracano.
Teraz w Tour de France biorą udział całe zespoły. To nie tylko zawodnicy, ale także trenerzy, mechanicy, lekarze, a nawet masażyści. Podczas wyścigu kolarze pomagają swoim kolegom z drużyny, na przykład jeżdżąc w grupach. W takim układzie zawodnicy jadący z tyłu doświadczają mniejszego oporu powietrza i dzięki temu oszczędzają energię. Uczestnicy pierwszych wyścigów mogli polegać tylko na sobie. Udzielanie jakiejkolwiek pomocy innemu kolarzowi, nawet podzielenie się z nim wodą, było zabronione. Na trasie nie było też mechaników, więc zawodnicy jeździli obwieszeni zapasowymi oponami. Jeśli po drodze coś się zepsuło, mogli naprawić to sami lub iść do mety pieszo. Jedna z najbardziej uderzających historii tego typu wydarzyła się podczas etapu górskiego w 1913 roku. Eugène Christophe, zaliczany do faworytów wyścigu, oderwał się od rywali i wydawało się, że zwycięstwo na tym etapie ma już zapewnione. Podczas zjazdu na rowerze pękł jednak widelec i Christophe musiał nieść rower na plecach, podczas gdy konkurenci jeden po drugim go wyprzedzali. Po 14 kilometrach dotarł do jakiejś wioski i znalazł kowala, ale nie mógł poprosić go o pomoc, było to przecież niezgodne z zasadami. W rezultacie sam musiał naprawić widelec, a kowalowi pozwolono tylko mówić zawodnikowi, co ma po kolei robić. To opóźnienie ostatecznie kosztowało go zwycięstwo. Wyobraźcie sobie teraz, jakiego doznał rozczarowania. Z czym jeszcze, poza bezwzględnymi trasami, kojarzy nam się współczesny wyścig Tour de France? Oczywiście ze skandalami dopingowymi. Naiwnością byłoby wierzyć, że sportowcy w przeszłości tego nie robili. Przepisy antydopingowe we Francji uchwalono dopiero w 1965 roku, a wcześniej uczestnicy Tour de France używali wszelkich dostępnych środków odurzających, nawet za bardzo tego nie ukrywając. Aby nie stracić przytomności ze zmęczenia, przyjmowali różnego rodzaju substancje, a dla uśmierzenia bólu – alkohol, eter i chloroform. W 1930 roku organizatorzy uznali nawet za konieczne umieszczenie w regulaminie informacji, że nie zapewniają sportowcom dopingu. Zwycięzca wyścigu z 1923 roku, Henri Pélisser, porównał raz Tour de France z Golgotą. Chcesz zobaczyć, jak to wytrzymujemy? Zapytał dziennikarza i wyjął z worka cały zestaw. Chloroform, końską maść do rozgrzewania kolan i fiolki z różnymi płynami. To zakraplamy do oczu, a to wcieramy w dziąsła. Tabletki? Chcesz zobaczyć tabletki? Na stole leżały całe pudełka wypełnione po brzegi tabletkami. To jak pole minowe. Nie widziałeś nas w łazience po zakończeniu etapu. Za to warto byłoby chyba zapłacić. Jesteśmy biali niczym prześcieradła, mamy straszną biegunkę, tracimy przytomność, a w nocy zamiast spać męczą nas drgawki. Temat wyścigu Tour de France wciąż jest aktualny i zapewne będzie, dopóki tylko istnieją rowery. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, możecie polubić to wideo i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!